Są osoby, które widząc problem zatrzymują się. Myślą nieszablonowo, szukają niecodziennych rozwiązań. W inkubatorze pomysłów testują je i udoskonalają. W podcaście Społeczne Wynalazki rozmawiamy o tych innowacyjnych pomysłach z ich twórcami i twórczyniami. W tym odcinku Miłka Kruszewska i Karina Cięciała opowiadają o pomostach, pomyśle na wzmocnienie dzieci z ośrodków socjoterapeutycznych i wytchnieniowe wsparcie dla kadry. Zapraszam. Cześć Miłko, cześć Karino. Cześć. Cześć. Nietypowo zacznę. My będziemy dzisiaj rozmawiać o pomostach, czyli o jednej z innowacji, która się wykluła w inkubatorze pomysłów. I zwykle jest tak, że te pomysły mają swojego twórcę lub twórczynię i zazwyczaj to jest jedna osoba. W waszym przypadku, kiedy ja sprawdzałam różne rzeczy, czytałam na temat tej innowacji, rozmawiałam z osobami i wychodziło na to, że wszyscy na jednym wydechu mówią Miłka i Karina, Karina i Miłka. I chciałam zapytać, jak to jest. To znaczy, czy to jest tak, że wy się... Też widzę i to pewnie wybrzmi w dzisiejszej rozmowie, że wy też wydaje się, że się lubicie i że macie szczególną jakąś relację, która jest czymś więcej niż taką zwykłą współpracą. Więc czy to jest tak, że wy się znałyście i pewnego dnia wpadłyście na pomysł, żeby zrobić coś razem? Czy może jest tak, co jest wydaje mi się mniej prawdopodobne, ale też możliwe, że pomosty was połączyły? Tak, tu było wiele pomostów, to prawda. Mamy tutaj też swojego anioła takiego. A od początku? To znaczy pomysłodawczynią jest Miłka. Jakby ja dołączyłam na pewnym etapie po prostu do tego projektu, to może ty zacznij, jak się, wiesz, to wszystko zaczęło. Miłka, to zacznijmy od twojej głowy rzeczywiście. Jeżeli to się zaczęło od ciebie, to opowiedz, skąd w ogóle pomysł, odwrócimy teraz tą rozmowę i wrócimy do pomostu, który połączył was, ale jak to się stało, że postanowiłaś przyjrzeć się tym konkretnym miejscom, o których za chwilę będzie więcej, z taką refleksją, co tam może zadziałać? Jasne. To przede wszystkim chyba musiałabym się cofnąć do poprzedniego mojego projektu, bo jeszcze jak studiowałam w Instytucie Kultury Polskiej Sztuki Społeczne, to wtedy miałam stworzyć w trakcie mojego projektu dyplomowego coś, takie działania lokalne, które by angażowały i społeczność, i w jakiś sposób rozpoznawały potrzeby tego miejsca i społeczności, więc sięgnęłam. To były czasy pandemii. Wróciłam do mojego domu rodzinnego do Radości na obrzeżach Warszawy i zastanowiłam się, jakie miejsce tak naprawdę mnie tam przykuwa i jaka jest moja w tym momencie inna optyka, jak już w tej Radości nie mieszkam. I trafiłam na Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, wokół którego narosło wiele legend. To jest trochę takie miejsce odizolowane, miejsce w tym momencie też przy trasie szybkiego ruchu, ale wówczas w otulinie Parku Krajobrazowego, Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Także miałam takie poczucie, że to miejsce mnie interesuje, przyciąga. I trafiłam tam na niezwykłe osoby z dużą otwartością na kadrę. Ale czekaj, przyszłaś tam, zapukałaś i powiedziałaś: dzień dobry, jestem Miłka. Dzień dobry, jestem Miłka, jestem studentką. Mam konkretny pomysł na projekt. Chciałam stworzyć taką grę leśną z dziećmi. I rzeczywiście doszło to do skutku, ale gra może nie jest najważniejsza, tylko relacja, która się tam nawiązała. I właśnie, dokładnie, to było tak, że nawet nie miałam jeszcze wtedy żadnej rekomendacji od promotorki. Miałam zbadać grunt. Miałam jakoś, dopiero byłam po takim researchu, desk researchu, wiedziałam niewiele o MOS-ach, także poszłam, przedstawiłam się, powiedziałam, jaki jest mój zamysł i zostałam przyjęta. I byłam tam przez ponad pół roku. Skończyłam magisterkę, obroniłam się w listopadzie 2021 roku, a wtedy ruszał też w stoczni inkubator pomysłów. I stwierdziłam, że ja nie chcę, żeby moja magisterka i też ta relacja, to miejsce zostało tylko wraz z zamknięciem tego rozdziału magisterki. Więc napisałam, złożyłam formularz, napisałam taki wstępny projekt. I dalej byłam w tym procesie ponad półrocznym mentoringowym w stoczni, który dużo mi dał na pewno. I Karina pojawiła się w momencie, w którym tak naprawdę
to trzeba było nadać temu formalny kształt. Czyli zacząć realizować ten projekt, tak, który został wymyślony. I tu wchodzi Karina. Tak, i tu wchodzę ja. I trochę po prostu ten pomysł w trakcie jakby inkubowania ewaluował. I troszeczkę jakby zmienił kształt. Ja wyszłam z takim elementem wypaleniowym, jakby antywypaleniowym, jeśli chodzi o kadrę opiekuńczo-wychowawczą, bo w toku naszych rozmów stwierdziłyśmy, że fajnie by było po prostu objąć wsparciem całą społeczność MOS-u. Mhm, czyli nie tylko dzieci, młodzież, ale też osoby, które się nimi opiekują, zajmują. Tak, dokładnie. Osoby, które są przy nich, które mają, jak już powiedziała Miłka, bardzo dużą otwartość i serce w ogóle do tych dzieciaków i bardzo naprawdę dużo z siebie dają, czyli jakby też duży emocjonalny wydatek. Duże zaangażowanie i tak naprawdę spędzają też tam dużo swojego czasu. Więc no tak jak w środowisku takim nauczycielsko-wychowawczym pojawia się to zagrożenie wypaleniem zawodowym dosyć szybko, bo to jest praca stresująca, bardzo angażująca, jak wiemy w naszym kraju niestety średnio wynagradzana. I dlatego taki pomysł na takie różne nasze działania trzytorowe. No i taki, nie dość, że powstał projekt Pomosty, to faktycznie narodziła się nasza przyjaźń i taka naprawdę zgrana, uzupełniająca się nawzajem współpraca. Głowy pełne pomysłów, wspierające się w różnych momentach działań, bo tak jak to przy długofalowych projektach, różne są momenty w trakcie realizacji. To ja dopytam za chwilę jeszcze o to, jak wy się uzupełniacie. Bardzo to jest ciekawe. Natomiast myślę, że też dla osób, które nas teraz słuchają, spróbujcie krótko opowiedzieć o tym, na czym w ogóle ten projekt polegał. Oczywiście jest mnóstwo materiałów, które osoby, które będą zainteresowane, mogą sobie doczytać. Jest podręcznik w ogóle też dla osób, które chciałyby zgłębić temat bardziej albo robić podobną innowację u siebie. Więc my nie będziemy tutaj wchodzić w jakieś szczegóły techniczne, ale jakbyście mogły opowiedzieć, no właśnie, na czym polegają Pomosty? No to tak, to jest jakby taka innowacja społeczna, która przede wszystkim ma wzmocnić sprawczość i różne kompetencje społeczne wśród młodzieży, a z drugiej strony takie postawy mentorsko-liderskie kadry opiekuńczo-wychowawczej w pracy właśnie z tą młodzieżą. Mhm. Czyli to są takie działania dwutorowe, natomiast... I jak to się dzieje? Tak naprawdę to... Jakby zadedykowałyśmy warsztaty trzem jakby takim wyodrębnionym grupom z tej społeczności. Tak, no taką najszerszą grupą, do której docierałyśmy, i to była młodzież. To byli wychowankowie i wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. A ile tam w Radości w ogóle osób jest? W tym momencie około 30. My dotarłyśmy tak naprawdę na spotkaniach do około 20, a z tego pewnie... teraz tak próbuję sobie przypomnieć 10. liczby. Mm-hmm. Tak, około 10 osób uczestniczyło od początku do końca w naszym cyklu warsztatu. W jakim wieku? No, dzieci są tam od 8 roku życia. Mm-hmm. Właściwie najstarsze dziecko miało 15? Tak, 15. Tak. Mm-hmm. Więc to, co było kluczowe i dla nas bardzo ważne, że to był otwarty nabór, żeby to nie było kierowane do dzieci, które zawsze są wyłaniane, bo są, bo mają takie zdolności liderskie, czy są też... Aktywne takie. Dokładnie. I to też wymagało negocjacji z kadrą, tak? I tak pewnego zaufania do nas, że sobie z tym tematem poradzimy. Drugą grupą z kolei była grupa liderska, która jest trochę takim naszym tytułowym pomostem pomiędzy kadrą a młodzieżą. I co to były za osoby? To były osoby, które już się zgłosiły spośród całej społeczności. Ktoś, kto poczuł, że może właśnie odnajdywać się w takiej roli jakby opieki czy sprawowania takiego... monitoringu też? Trochę tak, nad całym tym procesem.
Właśnie mógł się do nas zgłosić, wysyłając filmik i zgłosiła się troje dzieci i miałyśmy trzy osoby z kadry. Tak, właśnie chodziło o to, żeby stworzyć taką grupę jakby równych praw i równego głosu, równego prawa głosu, ale też przy okazji, żeby uczyć takiej wzajemnej uważności słuchania, dyskutowania, podejmowania różnych wątków, w których być może nie do końca te jakby dwie grupy mają to samo zdanie, ale też nauczyć takiej współpracy, ponieważ było powiedziane, że oczywiście tam są wszyscy na równych warunkach, każdy ma taki sam głos, ważność jest taka sama, więc to też było ciekawie obserwować, jak ta współpraca tak naprawdę przebiegała, jak ta grupa tworzyła w ogóle regulamin, różne tam takie rzeczy właśnie jakby nadrzędne, całą otoczkę do procesu przebiegu budżetu partycypacyjnego. Wiemy, że jest dwa, że są warsztaty, wiemy, że są grupy. Na razie powiedziałyśmy o dwóch. Grupa młodzieżowo i dziecięca. Ja będę tego pilnować. Grupa takich łączników, czyli grupa liderska, która była mieszana i rozumiem, że ta trzecia grupa to... Kadra nauczycielsko-wychowawcza. I tutaj właśnie znowu Karina będzie mówić, bo to tak naprawdę było jej pole pracy. Tak, tak. To był mój obszar taki wytchnieniowo-coachingowy, który właśnie miał dać wytchnienie po prostu tym osobom. Cudownie się złożyło, że mogłyśmy te warsztaty zorganizować w letnisku Bajka. W radości. Cudowne miejsce, polecamy. Tak, tak, ponieważ zupełnie na pewno miałyby inny wydźwięk, gdyby były organizowane w środowisku pracy, w którym cały czas po prostu ten człowiek przebywa, a tutaj to faktycznie już miało wymiar wytchnieniowy i kadra bardzo chętnie uczestniczyła w tych warsztatach tak naprawdę. Odbywały się one regularnie. No i co? I trochę tam było o tym, żeby odetchnąć, nabrać takiej świeżości, żeby te osoby mogły troszkę poznać się z innej strony, ale też móc dać sobie wsparcie, móc tak trochę na luzie porozmawiać o różnych rzeczach, z którymi się borykają na co dzień. Ale też o sobie, bo właściwie to głównie te warsztaty były o nich samych. Jako o osobach. Jako o osobach. O tym, żeby trochę zajrzały i wybrały się w podróż w głąb siebie, żeby poznały swoje jakieś potrzeby, zasoby, wartości, żeby mogły uzupełnić swoje baterie i nabrać swojego oddechu, żeby też przypomniały sobie, jeśli zapomniały, to przypomniały sobie po co i dlaczego tam są i dlaczego to robią. No to teraz wróćmy wreszcie do serca tego projektu, czyli co podczas tych warsztatów, spotkań, tego całego procesu, który się tam odbywał, co się tam działo? Już padło to słowo, budżet partycypacyjny. Także zależało nam na tym, żeby mieć pewien temat. Tak naprawdę trochę to był pretekst. Tak możemy powiedzieć, bo kojarzy się to, nam przynajmniej kojarzył się budżet z pewną formalnością i zastanawiałyśmy się, jak możemy sprowadzić to na ziemię i też ugryźć w pewnej formie zabawy. Ale wydawało nam się również to bardzo istotne, że jest to pewien pretekst, który właśnie pozwala uchwycić pewien proces od początku do końca. Dzieciakom z MOS-u, to co usłyszałyśmy od kadry, jest trudno wytrwać w podjęciu pewnej aktywności od początku do końca. A tutaj był efekt. Dzieci zgłaszały projekty, to były przeróżne, była bieżnia, było boisko szkolne i był sklepik szkolny, który wygrał. Rozumiem, że to było po prostu ich pomysły, krótko dla osób, które mogą się zastanawiać, jak wygląda pomysł budżetu partycypacyjnego w takim ośrodku. Grupa osób decyduje o tym, na co wydać jaką pulę pieniędzy. Dokładnie, dokładnie. Ale tutaj też to nie wyglądało tak, że na pierwszym spotkaniu pytamy właściwie, jakie mają pomysły, tylko wokół tego były warsztaty. Wplatałyśmy zajęcia z design thinking, właśnie kreatywnego myślenia, żeby też pobudzić ich do myślenia, zbadać potrzeby tego miejsca, potrzeby różnych grup, bo trzeba zaznaczyć, że oni w tym MOS-ie przebywają całymi, że to jest szkoła z internatem. Także
że przeplata się tutaj przestrzeń i prywatna, przestrzeń snu, przestrzeń zabawy, przestrzeń nauki. Także czasami brakuje takich rzeczy jak udekorowanie w tej własnej przestrzeni. I takie pomysły też się pojawiały. Także zwracałyśmy uwagę na to, jak ten proces można przeprowadzić w taki sposób, aby uwzględnić potrzeby wielu osób w tej społeczności oraz po prostu, żeby ten pomysł też mógł być zrealizowany. Mhm. Tak, i na początku też dużą uwagę przykułyśmy na w ogóle zbudowanie poczucia takiego bezpieczeństwa w tej grupie. A kto prowadził zajęcia? Wy? My we dwie. I już tak właściwie na koniec projektu bardzo sobie ceniłyśmy, że byłyśmy tam we dwie. Prowadziłyśmy te zajęcia wśród dziesiątki dzieci, co się może wydawać i dużo, i mało. Ale jakby przeprowadzenie całej dynamiki procesu, urozmaicanie zajęć, taka uważność na te dzieciaki, na ich potrzeby bieżące, czy robienie przerw w odpowiednim momencie, bo to są też dzieci, które są ruchliwe, może bardziej pobudzone. Zresztą wszystkie dzieciaki w tym wieku... Tak sobie właśnie wyobrażam, tak, dokładnie. Specyfika. Opisałaś teraz typowe dziecko. Typowe dziecko, tak, dokładnie. Więc musi się dużo dziać ciekawych rzeczy, ale też jakoś to wszystko wypośrodkować, prawda? Żeby też z tych ćwiczeń można było wyciągnąć meritum. I takie zatrzymanie, żeby też uczyć ich zatrzymania i refleksji nad tym, co się wydarzyło, a nie tylko dawkujemy. A ile było w sumie spotkań i jak długo trwał cały ten cykl? Spotkań było 6, ale chyba jedno zrobiłyśmy jeszcze dodatkowe, bo tak potrzeba nam było na domknięcie. Zaczęłyśmy we wrześniu takim spotkaniem otwierającym i w ogóle wprowadzającym do tego, czym są pomosty i z czym przychodzimy, a skończyłyśmy w lutym. Tak, pół roku. Jednomiesięcznie, tak? Mm. Tak wychodzi jedno spotkanie na miesiąc. No jeszcze zasadzie... tutaj były ferie, więc czasami ta częstotliwość tak, to były, się zmieniała. Raczej starałyśmy się robić je co 2 tygodnie, tak naprawdę. O stałych porach, bo taka regularność też jest dosyć ważna. No i co? I tak jak Miłka powiedziała, dużo różnych ćwiczeń takich i metod, ale też na przykład zrobiłyśmy z nimi pokoje Walta Disneya w momencie, w którym kreowali w ogóle swoje pomysły. Ale co to znaczy, że zrobiliście pokoje Walta Disneya? To jest taka metoda kreowania i wymyślania różnych projektów. W taki bardzo dosyć kreatywny sposób, bo ale obrazowy też, to jest ważne, że właśnie angażował ich ruch, aktywność, więc to było takie dobrane do ich potrzeb. Tak, jakby ta metoda zakłada spojrzenie na pewien temat, problem z 3 różnych perspektyw, marzyciela, krytyka i realisty. I tak sobie się przyglądali swoim pomysłom, które gdzieś tam na początku sobie wymyślili, to później je obrabiali z różnych stron. Przenosiliśmy się też miejscami w pokoju, więc to też było takie przeniesienie ciała i trochę mindset się zmieniał wtedy, więc dużo różnych ciekawych też takich metod im pokazałyśmy. Na przykład była też linia czasu Vonnegut'a, ustalanie różnego planu działania według Vonnegut'a, czyli od końca, tak? Więc myślę, że dzieciaki też miały okazję do spróbowania po prostu czegoś zupełnie nowego, w fajnej formie i to spowodowało, że oni faktycznie te swoje pomysły na samym końcu przenieśli na formularze. Uwaga. Niesamowite. Tak, na formularze. I też nam zależało... To było chyba najtrudniejsze w całym projekcie. No, bałyśmy się tego jakoś, ale to się udało. I właśnie zależało nam na tym, żeby to też było na formularzach. Oczywiście one też były w takiej formie graficznej przygotowanej w dosyć ciekawy sposób, ale chodziło też o wprowadzenie takiego poczucia elementu obywatelskości. Takiego udziału właśnie w wypełnianiu czegoś, co może się wydawać na początku jakoś skomplikowane, a okazuje się, że jak przejdziemy przez to krok po kroku, to jest to do zrobienia. Oczywiście też były formy plakatów i to, co nas zachwyciło, to że przy procesie wymyślania tych pomysłów te dzieciaki nie patrzyły tylko na siebie, co by im się przydało, bo fajna, nie wiem, byłaby tutaj konsola, czy tam pufa, czy coś, tylko mieli też myślenie, czy spodoba się ten pomysł społeczności, czy inni będą chcieli na to zagłosować, czy innym się to przyda.
I to właśnie był też klucz tego projektu, żeby wzbudzić to poczucie wspólnoty, wpływania na miejsce, w którym jestem, na to, że wszyscy tak naprawdę no, jesteśmy w jakiejś zależności ze sobą, no i na pokazanie tym dzieciakom, że mają tą moc po prostu, tą sprawczość w sobie. To tak domykając jeszcze sam projekt, rozumiem, że po przedstawieniu pomysłów było głosowanie? Tak. Głosowali wszyscy? No tak, i to jest bardzo ważne, bo ja uwielbiam taki moment w projekcie, kiedy nie jestem już aż tak potrzebna. I to znaczy, że projekt działa. My oczywiście wyraziłyśmy chęć i gotowość przyjścia na wybory i zaangażowania się. Nie miałyśmy prawa głosu, ale tutaj zaaranżowania tych wyborów. Oni byli... Głosowały tylko dzieci? Nie, cała społeczność. Cała społeczność MOS-u, wszyscy pracownicy. Także wszyscy tu byli włączeni. Ale oni powiedzieli, nie, dzięki, zorganizujemy to sami. Wyślemy wam zdjęcia i wyniki wyborów i przyjdziecie, jak już będzie wiadomo. Także tak. To było dla mnie jakoś tak niesamowite, bo to znaczy, że można oddać tą sprawczość, że ja już nie jestem do końca potrzebna. No i o to chodziło tak naprawdę, żeby to zaczęło żyć swoim życiem, bez jakiegoś, czyli oddać odpowiedzialność, zdjąć kontrolę i trochę też jakby zrobię pomost do tych warsztatów z kadrą opiekuńczo-wychowawczą. Tam też zależało nam na pokazaniu takich metod bardziej mentorsko-coachingowych, popularnych już teraz mocno w biznesie, przy zarządzaniu zespołami, a w zasadzie to może nie zarządzaniu nawet, tylko takim prowadzeniu zespołów. I te metody okazało się, że można fajnie przenieść też na środowisko takie wychowawczo-opiekuńcze, czyli chodzi po prostu o oddawanie sprawczości i o tej odpowiedzialności wraz z obserwowaniem wzrostu tych kompetencji, pozwalaniem też na popełnianie większej ilości błędów. No, tam jest dosyć... W MOS-ach jest jakby wzmożona czujność, ja bym to tak nazwała, tak? Ze względu na różną specyfikę i historię i też taką potrzebę wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa dla tych dzieciaków, więc to jest trochę jakby z dwóch stron można na to spojrzeć, ale mimo wszystko zachęcałyśmy do tego, żeby przyjrzeć się, w jaki sposób można oddawać więcej właśnie takimi działaniami, jak ten budżet partycypacyjny, tą sprawczość, to działanie, co powoduje wzbudzenie i poczucie odpowiedzialności za swoje życie, a potem się to przekłada na to, że tak, mam świadomość swoich zasobów, wiem, co potrafię, wiem, czego jeszcze nie umiem, czego się potrzebuję nauczyć. Okej, mogę iść w dorosłość. Mhm. Muszę o to zapytać, jaki projekt wygrał? Sklepik szkolny, to już powiedziałam, i też odwiedziłyśmy sklepik MOS, no właśnie, Mosik. Sklepik Mosik się nazywa. Odwiedziłyśmy właśnie MOS półtora miesiąca temu i sklepik działa, zarabia na kolejny projekt. Wszyscy chętni, naprawdę jest podobno bardzo dużo chętnych do pełnienia dyżurów, sprzedaży tych produktów, także mają księgę rozchodów, przychodów, także no, pełna profeska. Czyli po pół roku, ponad pół roku sklepik dalej działa, czyli... Działa. Mhm. I to w zasadzie też bardzo było takie zachwycające, bo no, projekt, który właśnie znowu żyje dalej swoim życiem, tak? To nie był jakiś zakup, który stanął w jakimś kącie i o którym, nie wiem, po dwóch miesiącach wszyscy zapomnieli, tylko coś, w co angażuje się wciąż cała społeczność, w czym dzieciaki chętnie uczestniczą i też gdzieś tam nabywają swoich nowych kompetencji. Więc to jest taka nasza podwójna satysfakcja. No i rozumiem, że jeżeli jest jakiś pomysł, żeby zbierać pieniądze na kolejne projekty, no to znaczy, że udało się faktycznie w nich zaszczepić coś takiego, że to jest w ogóle narzędzie, które działa. Tak. No to jeżeli jesteśmy przy tym, że to ma sens, to chciałam zapytać, pół roku waszej pracy, samych spotkań, samych warsztatów, ale rozumiem, że też długi etap przygotowań. Chciałam was zapytać o taki moment, kiedy pomyślałyście sobie, że
że ten pomysł ma sens. Znaczy, że ta praca i ten wysiłek, który włożyłyście w ten pomysł, może była szczególna chwila, może był jakiś moment, może było coś takiego, co was zatrzymało i powiedziałyście sobie wtedy, warto było. Dla mnie takim momentem były te warsztaty dla kadry, bo ja byłam tam w takiej specyficznej roli. Częściowo byłam uczestniczką, częściowo jednak autorką projektu, ale to nie był taki mój obszar, w którym się udzielałam, ale na każdym z tych warsztatów byłam. I niesamowicie było obserwować po prostu ten proces, który zachodził w całej kadrze i też w każdej osobie, chyba w każdej. I jak ujawniają się pewne emocje, jak właśnie buduje się to zaufanie, jak oni chcą zostać dłużej, nawet jeśli już ten nasz czas dobiegał końca, to oni tam zostawali. I właśnie takie poczucie, że udało się zbudować taką bezpieczną przestrzeń, bo kadra nam zaznaczała, że no jest tyle projektów dla MOS-u. Oni są bardzo zaangażowani, oni biorą naprawdę udział, no trochę działają jak... Ja miałam takie skojarzenie ze społecznymi szkołami, gdzie rzeczywiście nie trzeba aż tak bardzo przejmować się podstawą programową i młodzież jest angażowana w bardzo różne projekty, ale gdzieś zapomina się w tym wszystkim o kadrze. Więc dla mnie to były takie momenty wręcz wzruszenia. Karina? Tak, ja chyba też no, to powiem, bo jakby prowadziłam te procesy, więc jakby z tygodnia na tydzień działo się zupełnie coś nowego i było dużo wzruszeń. Faktycznie jak jakby ci ludzie się wypowiadali, to mówili, że dużo jest takich merytorycznych szkoleń, takich do podnoszenia kompetencji ich twardych, jakichś tam wiedzowych, a tutaj oni po prostu mogli no pobyć po prostu ze sobą samym i ze sobą nawzajem i że to jakby uruchomiło w nich zupełnie nowe jakości też i dało też taką chwilę zatrzymania, a w zasadzie co ja tutaj robię, po co tu jestem, dokąd idę, co jest ważne i że dziękuję sobie w ogóle, bo też mieliśmy właśnie temat o takiej wdzięczności sobie, o samowspółczuciu, które w zasadzie w takiej pracy angażującej emocjonalnie no jest bardzo ważne, żeby mieć, żeby nie tylko dawać innym, mieć bo, z czego brać. Mieć z czego brać i tak, i mieć z czego też dawać, ale też to, co dajesz innym, daj też przede wszystkim sobie. W ten sposób nauczysz też kogoś innego dawać, nie? No to tak, wiemy, co dostały dzieciaki. Dostały kompetencje, dostały poczucie sprawczości, dostały fajne narzędzie, które pomaga im no, kontynuować jakoś ten pomysł. I poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności. Wiemy, co z tego projektu mogła wynieść kadra. Co wam dał ten projekt? Tutaj mam wiele myśli od razu. Ja czuję, że czuję taką wdzięczność, że się gdzieś odważyłam w tym wszystkim i że na pewnym etapie też byłam otwarta na to, żeby ten projekt się zmieniał, bo tutaj zanim tym spoiwem miał być budżet partycypacyjny, to ja trochę też ten mój pomysł ewoluował. To miały być warsztaty bardziej takiej z dziedziny arteterapii. Więc mam takie poczucie, że gdzieś był ten moment takiej otwartości na nowe i na zmianę. I też na drugą osobę w tym, tak? Że ja na początku byłam jedyną autorką i zobaczyłam, że nie uda mi się tego dopiąć tak formalnie, że przerasta mnie ta innowacja. Byłam też zaangażowana w inne projekty w tamtym czasie, więc miałam poczucie, że potrzebna jest druga osoba. Więc poza taką satysfakcją z całego procesu, to też taka otwartość na zmiany. No ja się bardzo ucieszyłam w tamtym momencie swojego życia, że przychodzi do mnie ten pomost i razem z Miłką. I w zasadzie tak miałam poczucie, że od pierwszego momentu, kiedy się poznałyśmy, to złapałyśmy ze sobą kliknęło taki flow. I potem już jak dopinałyśmy i wymieniałyśmy się różnymi pomysłami, to no jakoś fajnie ta współpraca przebiegała i się tak uzupełniałyśmy po prostu w tym wszystkim.
I to nawet nie o to chodzi, że nie wiem, jedna jest bardziej kreatywna, a druga jest bardziej biurokratyczna, bo to się mocno gdzieś przeplatało w różnych momentach. Bardzo to jest ciekawe. Tak. Która jest która, opowiedzcie? No w zasadzie nie, chyba nie możemy tak powiedzieć. Ja jestem zawsze tą osobą, która wszystko musi wcześniej przemyśleć, tak, zorganizować, a Karina jest trochę tą burzą, która wszystko zepnie na koniec, ale i wiele wątków naraz. Ale udaje się i dopina to. No a możemy oczywiście też zdradzić, kto przyszedł dzisiaj przed czasem, a kto się chwilę spóźnił. Nauczyłyśmy się wspólnie w tym funkcjonować, bo nie oszukujmy się, to nie jest tak, że znałyśmy się od lat i znałyśmy swoje ciemne i jasne strony, ale więc to było poznawanie się w intensywnym procesie, w procesie też z dzieciakami, z kadrą i nauka odpuszczania, nauka właśnie zrozumienia tej drugiej osoby. Także dla mnie to po prostu poza tym, że to był taki bardzo ważny, osadzony w tamtym miejscu projekt, innowacja, to też tak osobiście po prostu czuję, że to była super ważna taka droga współpracy z drugą osobą. I też zaufania, nie? Takiego, bo tak miałyśmy przecież dużo takich momentów, że w sumie to nie wiadomo, niby miałyśmy scenariusz i tak dalej, ale różnie jak się prowadzi warsztat, trzeba na bieżąco reagować, tak, na potrzeby, więc czasami były jakieś zmiany spontaniczne i tak dalej, więc tak, to też było o dużym zaufaniu takim do siebie. To, co było też dla mnie bardzo cenne, że jak kończył się warsztat, to my wtedy zaczynałyśmy omawianie, tak? To dla nas był drugi warsztat. Tak naprawdę dużo było takiego podsumowania na bieżąco. To, co też jakoś bardzo doceniam w Karinie, to taka możliwość przegadania na szybko, otwarta komunikacja tego, jak to widzimy z różnych perspektyw, i to dawało nam możliwość poprowadzenia kolejnego warsztatu inaczej, zwrócenia uwagi na te wątki, które albo zostały pominięte, albo nie były jeszcze tak jakby tutaj nie było włożone tyle jakoś uważności w jakiś wątek, więc to wszystko można było podkreślić. To było ważne jakoś. No i ja myślę sobie, że ten projekt by tak nie zadziałał w tym ośrodku jako taka innowacja, która jest w zasadzie czymś zupełnie nowym, jakby nie to, że Miłka już tam była i miała ogromne zaufanie wśród kadry, pani dyrektor, wychowawczyni Justyny, która też była naszym kolejnym takim pomostem. Zdecydowanie. I po prostu to wszystko się też tak zadziało. No, że się działo. No. Przy okazji innej innowacji i rozmowy, która już się odbyła, Alek Grzybek, który pracował w ośrodkach otwartych dla cudzoziemców, opowiadał o tym, że bardzo dużo czasu zajęło mu zbudowanie właśnie tego, o czym mówicie, że to już było na starcie, bo Miłka to wypracowała wcześniej, czyli ten element zaufania, wejścia do instytucji czy jakiegoś miejsca i nawiązania tej relacji. Więc rzeczywiście ten jeden krok miałyście już... No za sobą, zdecydowanie. Uśmiecham się, bo Alek Grzybek jest moim kolegą z roku, więc też wiem, jak ten projekt jego przebiegał właśnie w inkubatorze i właśnie w takich naszych prywatnych rozmowach też pojawił się ten wątek, że już to zaufanie było zbudowane, tak? Że już ta relacja była nawiązana, więc to było zasobem, który, tak jak mówisz, po prostu dał nam możliwość działania, przekuwania już wielu naszych myśli w działanie, a nie powolnym budowaniu poczucia bezpieczeństwa. Oczywiście to się cały czas budowało, ale była baza. Była baza, na której można było już dalej budować. Poza tym to było duże przedsięwzięcie, jeśli chodzi o całą tą instytucję po prostu, bo te działania już, jak tutaj wspominaliśmy, były trzytorowe i one po prostu objęły całą społeczność. To nie był jakiś, nie wiem, mały projekcik na trzy spotkanka. To nie było akcyjne, tak mi się wydaje. Oczywiście, wiadomo,
to musi być jakoś tam kontynuowane dalej. Mam nadzieję, że ten mosik będzie działał, że ta społeczność, kadra potrzebuje takiej systemowej opieki, potrzebuje superwizji, ale więc ten projekt jakby nie mógł załatać tak dużej luki, ale mam poczucie mimo wszystko, że to nie było akcyjne. Ja się zawsze tego obawiam w jakichś projektach, w które wchodzę, że to będzie akcja i znikam. A tutaj jakby też to było budowanie tej relacji i branie odpowiedzialności za to. A czy sądzicie, że te na przykład te warsztaty, czy te metody, o których mówiłaś, Karina, takiego pokazywania czy wyposażania tej kadry w jakieś właśnie narzędzia do tego, żeby nie wiem, lepiej komunikować swoje potrzeby, albo żeby zadbać o siebie. Mhm. Czy sądzisz, że to jest tak? No bo rozumiem, że projekt trwał ileś, mieli te spotkania i wspaniale, ale czy sądzisz, że oni też mogli z tych spotkań wynieść taką trwałą właśnie na przykład umiejętność tego, jak zadbać o różne rzeczy, będąc opiekunem, opiekunką dzieciaków? No ja myślę, że tak, i ufam temu, i z tego, co wiemy z ewaluacji, to są takie głosy, bo jakby na tych warsztatach była możliwość zapoznania się z różnymi takimi metodami trochę mindfulnessowymi, trochę takimi medytacyjnymi, powiedzmy, jakąś nauką oddechu czy uważności, więc jakby obejmowało to techniki po prostu czy narzędzia dbania o swój dobrostan i takiego przywracania siebie do równowagi, jak to jest przede wszystkim chyba rozmowa o tym, jak to jest ważne, bo no niestety my mamy trochę taką kulturę charówki, że tak powiem, szczególnie w takich obszarach czy aktywistycznych, no bo to jest praca jakby nauczycielsko-wychowawcza, ale ja tam widzę bardzo dużo takiego aktywizmu w tych osobach. No a im więcej wkładasz, tym szybciej się możesz spalić, jeśli nie dbasz po prostu o swoje zasoby. Więc to też było bardzo o tym. Chciałam was jeszcze zapytać, czy jak myślicie o tym projekcie? On już jakiś czas temu zakończył, ale czy macie jakąś na przykład scenę w głowie albo taką sytuację, która bardzo wam się kojarzy z pomostami i utkwiła wam bardzo w pamięci? Ja chyba mam z ostatniego spotkania. Chciałam o tym powiedzieć, jak budowali pomost. Tak, zrobiłyśmy takie ćwiczenie o budowaniu pomostów po prostu. Połączyłyśmy w dwa zespoły dzieciaki i no tam w skrócie powiem. W każdym razie każda z grup miała zbudować część pomostu, a na koniec mieli po prostu ten pomost połączyć. I na początku mocno w każdej grupie był jeden wychowawca i gdzieś tak bardzo angażował się. W pewnym momencie ja powiedziałam, że teraz już dziękujemy wychowawcom, tutaj dzieciaki sami działają. I widziałam takie lekkie przerażenie, bo tam też to wszystko było na czas i była presja, zaraz, szybko, tutaj czas minie, jak to będzie, czy sobie poradzą? I się okazało, że sobie świetnie poradzili. I to było takie podsumowanie sentencji chyba i meritum tego, że czasami trzeba oddać po prostu i popatrzeć, co się zadzieje, no, to działanie. Tak, ja też właśnie od razu miałam ten obraz. Może dlatego, że to też takie było bardzo symboliczne, ale też namacalne i też z ostatniego spotkania angażujące całą społeczność. Także też to, jak powiedziałaś, to było właściwie, to była pierwsza scena, która mi się pojawiła przed oczami. A czy myślicie, czy w ogóle macie takie marzenia w kontekście tej innowacji? Co dalej mogłoby się z nią wydarzyć? Ja szczerze mówiąc, jak was słucham, to wyobrażam sobie, że to jest taki model, który sprawdziłby się w bardzo wielu miejscach, wcale niekoniecznie w ośrodkach socjoterapeutycznych, ale równie dobrze, nie wiem, w szkołach, czy gdziekolwiek, gdzie w ogóle są młodzi ludzie, którzy takich kompetencji potrzebują i takiego poczucia. Więc chciałam zapytać, czy wy tak uważacie i czujecie, że po pierwsze, czy to jest właśnie tak, że ta innowacja mogłaby się sprawdzić w innych miejscach, a po drugie też właśnie, czy macie takie marzenia, co jeszcze mogłoby się z tym pomysłem wydarzyć, tak żebyście miały wy takie poczucie, że ta innowacja działa i się rozwija.
No, chciałybyśmy dotrzeć z pomostami do większej ilości mostów, ale też nie tylko, bo faktycznie, tak jak mówisz, tam gdzie są dzieciaki, tam gdzie są wychowawcy czy też nauczyciele, tam po prostu ta innowacja się sprawdzi tak naprawdę, bo wszędzie mamy do czynienia z tymi samymi tematami, z potrzebą rozwijania kompetencji i sprawczości i kreatywnego myślenia i pobudzania i nieszablonowego myślenia teraz w tych czasach, a przy tym wszystkim uzupełniania zasobów i dbania o siebie wśród kadry, bo jeżeli wychowawcy czy nauczyciele no, są gdzieś tam i dbają o ten swój dobrostan i równowagę, to większą satysfakcję też czerpią z pracy, którą wykonują, ale też z większą energią i entuzjazmem po prostu ją wykonują. Więc mamy takie plany, żeby no i jakby teraz ten etap upowszechniania, do którego się dostałyśmy z pomysłem, się zadziewa, więc wybieramy się. Będziemy pukać do drzwi, wysyłać maile z zaproszeniami i pokazywać po prostu to, co mamy do zaoferowania. Tak, ja też myślę, że tak naprawdę widzę bardziej ten projekt w MOS-ach, być może nawet w MOW-ach, które też są ośrodkami, to są ośrodki wychowawcze, gdzie dzieci zmagają się z jeszcze większymi problemami, gdzie tak naprawdę nasz ten radościański MOS odławiał, tak, że tak powiem brzydko, te dzieci. Starał się, żeby dzieci z MOW-ów trafiały do MOS-ów, bo jest to ośrodek jednak taki półzamknięty. MOW-y są z ośrodkiem, gdzie jest dużo większa dyscyplina, reżim, gdzie właśnie jest większy też nadzór po prostu. Także ja jednak, może to wynika też ze specyfiki mojej pracy w innych dziedzinach, przy innych projektach, ale zostałabym przy tego rodzaju ośrodkach, bo myślę, że tam to jest wyjątkowo potrzebne. To apelujemy teraz do wszystkich osób, które nas słuchają i mają jakiekolwiek ścieżki dotarcia do MOS-ów i MOW-ów, że tu jest świetny, gotowy projekt, można wziąć, przejrzeć, zaimplementować, skontaktować się z wami, bo rozumiem, że tak to działa, że jeżeli ktoś oczywiście chciałby praktycznie podpytać o różne rozwiązania, no to jesteście do dyspozycji. Oczywiście. Podręcznik też jest wyposażony we wszystkie warsztaty, scenariusze, ćwiczenia. Służymy pomocą, wsparciem, prowadzeniem, jakąś superwizją, mentoringiem, co jest potrzebne. Możemy zachęcić jeszcze tym, że przy okazji realizacji takiego projektu może się wydarzyć na przykład przyjaźń. Czyli tak, to, co spotkało was. Dokładnie. Nie jest to częste, ale warto to spróbować. Może się zdarzyć, tak, jak u nas. Miłka, Karina, bardzo wam dziękuję za rozmowę. Ja też serdecznie dziękuję. To była przyjemność. Dziękujemy bardzo. W tym odcinku to wszystko. Podcastu słuchajcie na Spotify i YouTubie, a więcej o innowacjach, którymi opiekuje się Inkubator Pomysłów, znajdziecie na stronie inkubatorpomysłów.org.pl. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.